sprawiedliwy wyrok? Gdzie jest ten wyrok sprawiedliwy i uczciwy? Uznaje oskarżonego Patryka za winnego tego, że w dniu 27 października 2018 roku w Nysie na parkingu przed sklepem Castorama przy ulicy Kasińskiego, działając wspólnie w porozumieniu z inną osobą poprzez szarpanie, popychanie, zadawanie uderzeń rękoma, kopanie, wziął udział w pobiciu Wojciecha Michała Daniela i Macieja Budulskiego, w wyniku czego Maciej Budulski doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy, który doprowadził do krwawienia podpajęczynówkowego, krwawienia do komór mózgowych, stłuczenia mózgowia, nasilonego obrzęku mózgu i innych, które to obrażenia spowodowały jego zgon w dniu 1 listopada 2018 roku. Za wyżej wymienione przestępstwo i ciąg przestępstw wymierza oskarżonemu Patrykowi karę łączną 7 lat pozbawienia wolności. Sprawiedliwy wyrok. Gdzie jest ten wyrok sprawiedliwy i uczciwy? Kodeks karny również wyraźnie mówi o tym, że jeżeli jest zabójstwo z premedytacją, a było to z premedytacją, to są inne wyroki. A ten wyrok, to moim skromnym zdaniem, to był dobrodziejstwo. Kobieta, która całą właściwie była inspiracją do tego zabójstwa, nie była w ogóle była pominięta przez sędziego. Dla mnie jest to bardzo niezrozumiałe. Bardzo, jeszcze raz podkreślam, niezrozumiałe, bo związek przyczynowo-skutkowy był. Niestety. To wszystko, on wszystko zrobił. A co oni zrobili? Co oni zrobili? Jaki mu wyrok dali? Gdzie jest ta jego żona, żeby siedziała na ławie oskarżony? Kto ona jest wszystkiemu winna? Nikt nie ubliżał mi. Ona nawet nie znała, ani oni ją nie znali. Mój wnuk ratował życie bezdomnemu, a za 10 minut sam stracił go. Jak można? Jak można? Nie, to nie jest wyrok. To jest hańba, nie wyrok. Zabrać dzieci, zabrać życie takiemu młodemu człowiekowi. Zniszczyli życie córce, całej rodzinie my w dzień, w dzień. O, brakuje nam. I dzisiaj taki wyrok. Maciuś, nie.